Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku w Farming Simulator 2022. Dokończymy to, czego nie udało się zrobić poprzednio. Mianowicie, trzeba będzie zebrać tę oto trawę. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić dzisiaj. Jeśli nie, to zostawimy to na później. Ale jeszcze prócz tego, trzeba będzie to skosić. Ale nie wiem, czy tym razem do tego usiądę. Póki co, postaram się po prostu zebrać to, zrobić z tego belę. No i może uda się też te belę sprzedać. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Póki co nawet jeszcze nie kupiłem sobie żadnego sprzętu, żeby cokolwiek z tymi belkami zrobić, żeby w ogóle te bele stworzyć. Także nad tym się jeszcze chwilę zejdzie. Ajaj, gdzie to w ogóle jest? Siewniki, brony, kosiarki, no nie, zaraz, gdzie to było? Gdzieś to chyba tu niżej było, jest, prasy. Więc tak, mamy na razie jedną trasę. Prasa numer 1 to jest za 22 tysiące i to jest, w bele. Dobra, to jest za 22 tysiące, zerknijmy co mamy jeszcze mniej więcej w takich małych pieniądzach. Co to w ogóle jest? Dzięki temu narzędziu można powalić to pole, które następnie obrobi prasa bio. Nie, no tego to nie chcemy. Czyli to będzie najmniejsza, znaczy najtańsza belarka. Okej, to w takim razie trzeba będzie tę właśnie kupić za 22 tysiące. To będzie pierwsza inwestycja. A następnie, taka już większa, bo nie chce mi się samemu ładować, to najlepiej jakby była właśnie naczepa, przyczepa samozbierająca. Tylko gdzie to jest? Wozy przeładunkowe. Technologia uprawy. A jeszcze tak z ciekawości, jakbym... Gdzie to jest? Prasy. Tutaj kombinacje. O proszę, co to w ogóle jest? Ta maszyna pomaga w zbieraniu bel. O proszę. Ciekawe, czy też owija dodatkowo, jak zrobi. Ale chyba nie. Zerknijmy na nią. Ej, bele, jakie bele, to jest kostkarka. Czyli będziemy się bawić kostkami na samym początku. No i teraz do kostek coś do kostek. Tu gdzieś można było kiedyś wybierać. I coś tu ładnie, o właśnie. I teraz tak, siano, trawa. Do trawy to, a to co, to przyczepa samozbierająca trawę, siano lub słomę. A ja nie chcę tego, ja bym chciał coś właśnie, żeby... zebrało mi bele. Transport, siano. Co to, jak to wygląda? Co tu chodzi? Dobra, szukajmy jeszcze czegoś innego. Drewno z rąbki to pola. Zaraz do transportu wejdę, bo to chyba będzie właśnie tam, tak? Okej, i dupa. Kamieni kupa. Dobra. W takim razie wejdźmy od samego początku. Czy tu coś będzie? Tu nic nie ma. Cholera, to nie będzie dość łatwe. Wozy przeładunkowe na pewno nie. Co tu jeszcze jest? Technologia zbioru jest. Bel, okej. No tak, w to nie pójdziemy, no bo to będą kostki. Ta maszyna pomaga w zbieraniu bel. No i pięknie. Tylko, że ona kosztuje 50 tysięcy. No ta raczej też nie jest automatem. No właśnie. Ta 90. No nie, dobra. To w takim razie wychodzi na to, że trzeba będzie kupić za 50 tysięcy tę właśnie. Oto. I ona... To tam jest napisane 24 bele. Ale właśnie, czy ona jest tylko do bel których? A tu jest od 125 do 180. Czyli nie do kostek. Czyli musiałbym kupić belarkę, nie kostkarkę. Prasy. Tutaj, zaraz, a jeszcze tu wejdę. No właśnie, kostka 120 cm.
48 tysięcy, już jest 125 cm belka, czyli 48 tysięcy. Tak, 48 tysięcy. Dobra, to zróbmy to. Weźmy najpierw kredyt na 48 tysięcy. Dobra, kupmy to. Gdzie to było? Gdzie to było? Trasy. No i dobra, trzeba będzie to zakupić. Ale moment. Może jest coś tutaj do wykupienia? Nie, nie ma nic. Niestety nie ma nic. Substancje płynne. No niestety to mi niepotrzebne. To mi też niepotrzebne. To również. Ajajajajaj. Przystawki domontowane do sieczkarni. Nie no, to mi nie jest potrzebne. Także no dupa blada. Trzeba będzie kupić. Nic tu nie można, no oprócz tych opon. No to opony to mogą zostać takie, jakie są, także kupujemy to. I na razie z tym zostaniemy. Dobra, następnie sobie polecimy. To trzeba gdzieś tu ładnie, w miarę ładnie zaparkować. Wiadomo, też bez przesady, z tego nikt strzelał nie będzie. Dobra, i ciśniemy się. Była jakaś maszyna, która sama zbierała właśnie też kostki. I tak się zastanawiam, czy ta przypadkiem ta przyczepa samozbierająca, ta najtańsza, którą chciałem kupić, którą najprawdopodobniej kupię, ta sama zbiera. Się zastanawiam, czy ona przypadkiem też kostek nie zbiera. No ale to już popij wodą. Kupiłem trasę do robienia bel, także nad tym się skupię. No i zaraz zobaczymy, co to dalej będzie, jak to wyjdzie. No niestety, demonem prędkości ta maszyna na pewno nie będzie nazwana. Ale za to jest naprawdę fajnie wykonana. Bardzo, bardzo ładna, podoba mi się. Gdyby tylko delikatnie szybciej jechała, to byłaby naprawdę super. Ale z drugiej strony, no na sam początek, no czego tu się spodziewać? Dobra, bo ja coś mapy tu nie mam. O, właśnie, dobra. Serio, jedziesz za mną? Oleś, mógłbyś mnie prawą stroną wziąć. Bez żadnego problemu. Dobra, i oto jest. Ta belarka to jest droższa od tego ciągnika. Teraz ciągnik zyskał dwa razy na wartości. Nawet więcej w sumie.
Dobra, to tak, włączymy zrzut automatyczny. To już będzie fajnie. No i dobra, zaczynamy jeździć. Tak, najpierw ją sobie przygotujmy, opuścimy. Rozłożyć nie ma co. Także uruchamiamy i zaczynamy zbierać. Dobra. Niestety będzie bez owijania. Ej, no zawsze przenikałem przez ten znak, a teraz go rozwaliłem? Serio? To jest. No, kurczę. Trawę ciągnik nie mógł podjechać, no. Tu dobry mam rozmiar.
Ocie Ferdek, serio? Koleś. Widzisz, że tu prace polowe trwają. I naprawdę te początkowe ciągniki to świetnie sobie dają radę. Jestem naprawdę mocno zaskoczony ich możliwościami. Myślałem, że będę musiał lada moment zmienić na coś lepszego, a tu belki normalnie będę mógł rąbać to przez długi, długi czas. Ajajaj. Dobra, udało się. Ojojoj, znowu. Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Fragment został. Do
się też przyda. Od razu i tam pole, co by też zostawiłem. Dobra. Ciągnięte. No naprawdę bardzo ładnie, sprawnie to idzie. Myślałem, że dłużej się z tym zejdzie. A tu jednak nie. I naprawdę dużo tych bel się narobiło. Super. Kasa by jeszcze dobra, kasa za nie była. W sensie, no na obecność aby dobrze płacili w tym okresie za to, to już będzie naprawdę super. Bierzemy tutaj ten syf. Dobra. Tak, tak, wiem, że nie mam dostępu, wiem. Puść to. No i lecimy. Nic nie zostawiamy. No i bardzo ładnie w takim razie. Pięknie, pięknie to wyszło. Jak tam z czasem stoimy. Oj, oj, oj. No to poleciałem. No i jeszcze kawałeczek zostanie. Także to, co zostało teraz w prasie, to zostanie już na kolejne pole. To już dokończymy. No pięknie, pięknie to poszło, naprawdę fajnie. Jestem zadowolony.
tu jeszcze kawałeczek, jeszcze potem się wrócę. No i pięknie, bardzo ładnie. Naprawdę dobrze to wygląda. Tyle bel jest narobionych, a jeszcze tutaj, no nie będzie drugie tyle, ale przynajmniej połowa tego, co tu jest zrobione, to jeszcze wyjdzie na tym polu. Także naprawdę bardzo fajnie. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, jest marzec i naprawdę te drzewa w oddali wyglądają bardzo ładnie. Jak na marzec. Są fajne takie brązowiutkie. Dobra. Jeśli chodzi o moje prace, to będzie tyle na dzisiaj. Jeśli ktokolwiek dotrwał do samego końca, to proszę daj znać, czy ucinać i robić timelapsy z tych prac. Trochę, nie wiem, przerabiać te odcinki, żeby to ta robota była bardziej płynna, szybsza, żeby to się inaczej oglądało, czy zostawić tak, jak jest i w taki sposób to Wam pokazywać. Także dajcie znać. I co, żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.